Witam Was bardzo. Ten dobry, cudowny, dzisiejszy deszczowy dzień, w którym trzeba rozliczyć akurat pewną aukcję, która wygrała pewna osoba. Jakiś z temu nawość. Wiesz, dobrze wiecie, akurat, że wystawiałem nawość samego siebie i postanowiłem akurat w końcu spotkać się z tym miłym panem, który to wygrał i będziemy stawiać klocki. No tak, tak, dokładnie. Akurat ten pan, który robi podstawki podkowskie, wygrał akurat spotkanie ze mną. No i w końcu trzeba akurat wiązać się zobowiązania, które akurat było tam zawarte i spędzić dobre popołudnie. Iść do Brigantix. No, tak mówię. Jedną rzecz jeszcze akurat przygotowałem dla tego miłego pana, w którym znajdziemy... Ale jeszcze nim pojedziemy, muszę też przygotować też paczkę akurat dla tego pana, tak, i dla poprzedniego pana, tak, i dla tego pana też paczkę przygotowuję, ale ciekawe, czy bardziej szalona jest ta, czy tamta, bo chyba ta będzie bardziej szalona, zaraz zobaczcie dlaczego. Również celowo wybrałem akurat tutaj torbę prezentową, który szanowny pan dostanie akurat wraz z tymi bajerami. Dobry Spider-Man tak naprawdę, nie kłamuj się, na tym jest zrobiony i fajnie wygląda. Ale oczywiście torba to nie wszystko, bo torba to dopiero początek jest tak naprawdę, nie okłamujmy się w tym wszystkim. Będę to nie spojrzeć, bo kluintesencją tego wszystkiego to będzie oto ten piękny zestaw, który tutaj macie. Pan, który wygrał tą aukcję, zajmuje się robieniem podstawek na klocki. Na modele, tak trzeba powiedzieć. Więc, jako że robi do tej pory podstawki na modele Star Warsowe, jestem ciekaw, czy da radę zrobić podstawkę na model ten. To akurat zrobi też i podstawkę na to, bo czemu nie, Ninjago będzie jak znalazł. Pozdrawiam pewną osobę, która w Ninjago siedzi na maksa. Nie możemy też zapomnieć o czymś słodkiem, bo też musi być akurat do tego. Tym razem pakatło na strawberry cakes. Dobra, nie będzie. Ciasto truskawkowe jak znalazł i Oreo. Szukałem z Pac-Mana, mańscy niech było, to będzie akurat takie Oreo w tym wszystkim. Ale... I też nie może zabraknąć czegoś naprawdę szalonego. Kukurydza pod Newell. Smacznego. I dorzucając jeszcze do całości tutaj, damy oto kurczak po szanghajsku, fix smaki świata. Mam nadzieję, że będzie akurat bardzo smakowity kurczak po szanghajsku. To do kompletu też. I bądźmy chyba szczerzy, kombo łombo dobre. Tak, i ostatnim razem chyba też to kombo było dobre. Zdecydowanie ten kurczak po szanghajsku wiele osób zainteresuje. Też byście chcieli tego kurczaczka dostać, co nie? Też akurat byście takiego kurczaczka chcieli dostać i zrobić sobie. Co na kurczaczka bym zjadł tego po szanghajsku? Co ja sobie zrobiłem? Dobra, jestem bardzo ciekawy jego miny, jak to tworzy. I weźmie swoje ręce. Co powie na to? No to cóż, wracamy na miejsce. No, i tak naprawdę mamy pana, który wygrał. Proszę się przedstawić. Cześć, jestem Dominik, zostawiam klocki.pl. Także będziemy zwiedzać muzeum. Cieszę się, że wygrałem licytację na WOŚP. Dużo osób licytowało, ale no, fajnie, że mi się udało. Dokładnie. I kwota była naprawdę bardzo dobra, co siadło, bo nie powiem, ale ta kwota tysiaka prawie, to mi tak zagięło. Tak, tam prawie no, bo spodziewałem się, że będzie czystówki. Ja się spodziewałem, że pójdzie więcej i też nie byłem do końca pewien, czy się uda, ale fajnie, że się udało. Dokładnie, ale jedna rzecz jest akurat, co obiecałem, żeby nie było. Masz. Jestem ciekaw naprawdę twojej miny, jak to tworzysz. Okej. Okay. Tworz sobie lepiej. Dobra, co mam pokazywać na kamerze? Pokazuj, bo i tak to wszystko jest. Dobra, jest. Ninjago. To chcę, żebyś zrobił podstawkę pod to, poważnie. Okej. Okay, specjalnie wziąłem ten, żebyś zrobił coś innego podstawkę pod to. Właśnie chyba jest ich czterech? Tak, czterech. Czekaj, obróć z tyłu. Tu masz jeszcze... A nie, trzech jest. Trzech jest, bo jest jeszcze ten lodowy i to, więc myślę, trzech że jest akurat podstawkę dałoby się. Więc akurat chciałem, żebyś podstawkę zrobił do tego, do całości, żeby to było. Oreo, czyli będę grubszy. Kurczak po szanghajsku. Czekolada, więcej kalorii i... No i kukurydza. Także to się łączy na pewno z tym, a to się łączy z tym, więc wszystko się... No jak zwykle paszki, akurat ja robię bardzo oryginalne, mieć paszkę jest akurat oryginalna w tym wypadku. Tak, także bardzo się cieszę. Mówiłem, że będzie. Rzecz, ogarnę tylko bilety i idziemy na ten, bo jestem ciekaw naprawdę, co tam się im pozmieniało. No, i tak patrząc akurat na wystawę, jedna rzecz widać się nie zmieniła. Ninjago. Tak, ustawienie tak, jak było. Wszystko to akurat jest zostawione identycznie. Tutaj... To trzeba im powiedzieć dobra, że oni w końcu Speed Championy wprowadzili. Najwyższa pora na to. Tak, Speed Championsy są dużo bardziej popularne niż mi się zdawało. Ninjago? W momencie, jak wprowadzałem akurat podstawki do Speed Championsów, to bardzo dużo ludzi właśnie pytało o to.
Dużo ludzi się właśnie miało swoje pomysły, jak można by to zrobić i prosiło o realizację, a później jak zostało wprowadzone, to dużo ludzi się nim interesowało, dużo ludzi kupowało, dalej kupuje. No. Aż nie myślałem, że tak bardzo jest ta seria popularna. Okej, to ci powiem ciekawe, bo się nie spodziewałem, że akurat tak bardzo to będzie się popularne. Bo ludzie zawsze Starosami się kojarzyło, ale i tak niezłe. Ale patrząc na te modele, który z tych masz, to który? Najlepszy. Z tych, które są? Który, dawaj. Bronco chyba, bo tego akurat nie mam. Bronco. Będę musiał go kupić. Drogie jest na maksa czy stówy. Pamiętam, się udało. Tak, bo one są właśnie Bronco, Bronco i Ford GT. Tak, GT, czekaj, Ford GT. To no ten obok. A raz, to masz go obok tego. To było też ładne. Tak, Mustang. Jakby jesteśmy przy twoim koniku. Tak, tutaj jakby Star Warsy to jest mój, moja dziedzina specjalizacji. Dokładnie. I podstawki do Star Warsów. No, więc wypowiada się. Także tu mamy więcej UCS-ów i ogromnych zestawów, niż takich malutkich zestawów, które też mogą służyć do zabawy. No i dużo starych UCS-ów. Ten mi się bardzo podoba, TIE Advanced Dartha Vadera. A, no. Teraz dostaniemy Interceptora chyba, który to z tyłu jest chyba Interceptor. Tak, tego akurat Interceptora mam w swojej kolekcji. Tak? Też nasz jest gdzieś około roku temu go kupiłem. Budową bardzo przypomina akurat tego TIE Advanced'a, ale właśnie przez to, że go nie mam, to ten mi się podoba bardzo. Zgadzam się, to jest fajnie zrobione. Ale Dimension. The evil Lord Vortec is planning to take over all the LEGO dimensions. To defeat him, you'll need might. Oh dear. I'm Batman. Extra might. Okay, I'm here. You'll need gigawatts. Magic. Time travel. Right on cue. Highs. Zapomniana seria też. To jest super, że tutaj tych licencji jest naprawdę dużo. No, to było wszystko. Bo to ciekawostką było, że to chyba pora na przygodę to było, to... Spore na przygodę, to wiadomo było koło tego Batman, a jednocześnie to, że również Gremliny mogliśmy sobie wziąć do tego wszystkiego, żeby dorzucić sobie. I to była jedna z tak naprawdę chyba z najlepszych serii, którą zrobili. Tej gry nigdy nie grałem w tą grę, bo akurat to jest coś, czego nigdy nie grałem, ale... Mi się mega podobają Teen Titans. Tak. I Raven Beasts i... To jest kozackie. Pan, on się nazywał... It's the Stay Puft Marshmallow Man. Marshmallow, dokładnie. Pogromcy duchów. Był. Portal był z tym też. Tak swoją drogą o Thunderze mówiliśmy, a proszę bardzo, jest tu Pan Thunder, się odnalazł. Czyli Adventurer. I to dużo obokowało tego. No tak, tak on się pięknie prezentował. No tak, taki na wzór Indiana Jones trochę zrobiony. Haha, widać się zmieniła. Kojarzysz to? To jeszcze chyba nie wyszło w momencie, kiedy był otwarty Bricks and Links, dlatego się to się dopiero pojawiło jako nowe. A to tak naprawdę jest jedyne, co to jest unikatowe? To torba. Poważnie. Tak. Torba, nic więcej. I to, że tu było wydawane pracownikom LucasArtsu, tam na chyba Święto Gwiezdnych Wojen? A torsik Jody nie będzie jakiś unikatowy? Nie no, torsik Jody jest chyba z tego co pamiętam, też były zrobione normalnie, takie ma się w zestawie. Te... No jeszcze te nóżki są dual moldem. Tak, nóżki są dual moldem, wzięte od Frodo, z tego co kojarzę. A środa albo Bilbo. Wszyscy ciekawości pytanie do ciebie. Kupiłbyś to? O, mówię o tym, tu o tym on mówię. Kupiłbyś to czy nie? Tak z ciekawości. Pieniądze na to? No. To bym tego nie kupił, bo tutaj nic się nie dzieje. Fajnie, ten zestaw jest mega unikatowy, ciężki do dostania. Ale nie ma tutaj jakichś takich rzeczy, które mnie przekonywały do jego zakupu. No nie dziwię się w ogóle akurat w tym wypadku, bo on jest taki no... Okej, no Boba Fett jest fajny, unikatowy. W tym czasie, kiedy wychodził, miał i zadrukowane i ręce, i nogi, i tłuch, dokładnie. I hełm. I nic więcej tak naprawdę. Lando, który był pierwszą figurką czarnoskórego w ogóle w LEGO. No ale poza tym... To tu się nic nie dzieje. Nic więc się nie dzieje, to dla mnie to samo. Ja bym tego rzeczy nie kupił tak samo, jakbym nie kupił jeszcze, pozwól. Jednej rzeczy, ja nie rozumiem fenomenu tego. Tego nie rozumiem fenomenu, poważnie. W życiu bym Stara Golda nie kupił. To tutaj jest podobna sprawa jak właśnie z Scout City, że bardzo mała ilość sztuk na rynku. Spowodowała cenę. Unikatowość, tak. No i 7,5 tysiąca dolarów potrafi kosztować. Dokładnie. No tutaj same dedykowane produkty, co były tylko w Chinach. China number one! Tomasz, tak samo to.
cała ta linia tu jest dedykowana tylko i wyłącznie Chińczykom. Nigdzie indziej. Tylko nie było w stanie dodawać. To rozdawane było na otwarcie jakichś parków, rozrywki, sklepów i tym podobne pierwszych. Tak, choćby tu masz store Hano i chyba akurat tego... Lego store Hangzhou. I te tabliczki też piękne, co było robione, bo to jest akurat ciekawe z tymi tabliczkami, co one robili, że... No, tylko troszkę lepiej wydanie niż jak u nas. Zdecydowanie wolałbym coś takiego dostać. Dokładnie. Niż to, co było w Polsce, czyli po prostu. Dokładnie. W za dużym worku. Tak. Pojedynczy klosek. Tak, dokładnie. Więcej plastiku poszło na zrobienie worka niż zrobienie tego. Dokładnie. Zgadzam się, pod tym podpiszę się, co mówisz. To jest racja 100%. Czyli jest z tego. Z Batman by mówił. Z Batman by mówił, ale właśnie z tego już po napisach, jak tańczyli. Tak, jak tańczyli. W tych białych strojach. To jest genialne. Rasta Robin jest genialny. Tak. What's that one there? Oh, that one was for the assignment called the Jamaica Caper. The locals called me Reggae Man. Super jest. Ale w ogóle wszyscy ci złoczyńcy z Lego Batmana są mega. Calendar Man, ten człowiek, który strzelał musztardą i kaczupy. Ale on jest z komiksu. Tak. To jest komiksu. Ale że właśnie wzięli, odtworzyli ich fajnie. O, właśnie to jest. Tak, jest to. No, musztarda, musztarda i kaczupy. Jak on się nazywa, nie mam pojęcia. I też nie wiem, jak ten. Jajko człowiek. Tak, człowiek ołówek jest chyba moim faworytem. Tak. On był w tych saszetkach już tak, CMF-owych. Jest on, czekaj, jest tu gdzieś? Nie widzę go. Chyba gdzieś tam dalej będzie. Zobaczmy. Może gdzieś będzie. Czy wiesz, na co patrz? No tak, że są wizytówki, tak, wizytówki pracowników. Z tego co wiem, to już chyba tego nie robią. Robią tylko dla najwyższej kadry. No. Zakończyli to robić chyba w zeszłym roku, z tego co pamiętam, dla każdego. I teraz tylko kadra kierownicza dostaje i najwyższe stanowiska dostają tylko te wizytówki już. Bo to zalatało na nic w chorych cenach, dlatego to uprosili też, żeby to nie było. Zresztą jak wszystko, co mam napis Lego. Później takie cuda się dzieją. Ktoś ze mną, dobra, potrzebuję 100 wizytówek teraz. No, dawaj, bo muszę sprzedać. Bo mi się na eBay już sprzedało. Tak, muszę kolejne wystawić, to zależy. Ale bardzo fajne to jest. To bym chciał, taką chciał jedynie mieć, tego Clayta. Lekko standardy pizzy się zmieniły, co do tego, co jak tam mamy, taka płynna bardzo mocno jest. Jedna i drugie w akurat wypadku. Wiedzieliśmy, że mam ochotę to się nagrywać. Jedna rzecz bardzo ciekawa akurat, bo poza ramenem. Tu gdzie mi też kawę powietrzną na spróbowanie tego. Więc sorry, winę tu, ale lekko całkiem się nie zgadza. Ale i tak, będzie dobre. I spotkanie z osobą, która wygrała licytację, mamy załatwioną i powiem szczerze, otwarcie było bardzo fajnie. Mimo tego, że miałem akurat całą masę różnych obaw, co jak to wypali, to wyszło fajnie, dobrze, 100% akurat, bo i zarówno tutaj, jak zwiedziliśmy to muzeum, było to ciekawe, bo gadaliśmy sobie o różnych rzeczach dziwnych, które było, co nam się podoba, co nam się podoba, jak, co, gdzie, jeszcze widzieliście akurat, jak tutaj to wszystko wyglądało i było to bardzo fajne. Mimo tego, że obawiałem się, jak to wyjdzie. Ale chyba wyszło dobrze, bo obydwoje byliśmy zadowoleni akurat z tego. Jakże również pizza zmieniła się troszkę w płynną pizzę, ale i tak ta płynna pizza była lepsza od zwykłej pizzy, więc bądźmy szczerzy, że otwarcie było to o wiele lepsze. Ale i też dostałem akurat bardzo fajną podstawkę pod... Jak to nazywa się ten zestaw? Z Duny. Ornitopter? Tak, Ornitopter chyba się nazywa ten zestaw, z tego co pamiętam. Więc będę miał Ornitoptera, co postawię z ochotą na akurat tej podstawce, żeby pięknie wyglądało jak leci. Na razie już Ornitoptera się nie dorobiłem. Czekam, aż będzie jakiejś lepszej cenie, promocji, takiej dobrej promocji, jak wyląduje gdzieś. Bo bankowo za jakieś pół roku na promocjach się pojawi, bo jak skończy Duna, hype na nią cały, to będzie cena spadać. Więc na razie mi się nie pali kompletnie. A jak to gdzie wygląda, a za tą podstawkę co prawda stary, bardzo się wdzięczny, z ochotą wykorzystam i przetestuję i zobaczę sobie, jak to wszystko działa z nimi. No, to tyle. A co odnośnie tego spotkania? Było fajnie. Więc jak coś, to widzimy się na kolejnym. Do zobaczenia. Pa!